Dochodzi 7, 2 marzec, 1 stopień Celsjusza. Jesteśmy w stolicy najbardziej polepionego kraju w Europie, czyli Kiszyniowie w Mołdawii. Dopiero 7, już praca wrze. Ludzie się rozstawiają z jakimiś pierdołami do kupienia. Po nocy w autobusie zaczynamy od maczka, bo on jest czynny. Nie wiem jak zresztą. McDonald's w takim jeszcze starym stylu, jak widać. No cóż, jemy śniadanie i ruszamy. Że wyjaśnię, dlaczego polepione państwo. Z tego względu, że właściwie po rozpadzie Związku Radzieckiego Mołdawia stała się niepodległym krajem. Z tym, że Naddniestrze, czyli cała wschodni pas, jest autonomią, która ma swoją granicę, swoją walutę, swój rząd, wszystko swoje. Jedynie teoretycznie na mapce jest cały czas jako Mołdawia. Nawet tutaj ludzie z Kiszyniowa za bardzo się nie przyznają do Naddniestrza. Druga autonomia jest gdzieś na południu Gałgazi, jakoś tak, nie kojarzę już dokładnie, więc to są takie wszystko lepianki. Dodatkowo społeczeństwo też było podzielone. Część chciałaby się przyłączyć do Rumunii, która jest bogatsza. Teraz już pewnie to niemożliwe, chociaż powraca ten temat co jakiś czas. Część chciała mieć to niepodległe państwo, no mówię. Mołdawia jest takim naprawdę polepionym krajem. Fajne są ten sekundnik dla pieszych na światłach. Fajna sprawa, nie? No, jak jesteś pieszym, to tak. A oto pomnik Stefana Wielkiego, uznawanego za największego, najlepszego władcę Mołdawii, który opierał się wpływom Węgier, Polski, Imperium Osmańskiego w okolicach 1500 roku. I jego podobizna jest na wszystkich banknotach mołdawskich, na wszystkich lejach. Mołdawia ogólnie jest o wiele biedniejsza od Rumunii i to zresztą widać. A poza tym Kiszyniów całe miasto zostało zniszczone w czasie wojny, więc pytanie, po co tu w ogóle przyjeżdżać? Moja odpowiedź jest jedna, dla klimatu. Klimat jest tutaj taki jak Polska lat 90. Ludzie częściej robią zakupy na bazarach niż w supermarketach. Naprawdę mnie się to podoba. Co ma do zaoferowania Mołdawia poza stolicą? No też właściwie nic. Nie ma tutaj ani gór, nie ma dostępu do morza, najwyższy szczyt ma chyba 300 coś metrów, nie ma nawet lasów, są tylko wsie i pola. W sumie kiedyś myślałem o tym, żeby pojeździć rowerem po Mołdawii. Może kiedyś to zrealizuję. Lubię takie klimaty. Tu mamy pomnik Lenina, jest to jedna z ostatnich stolic, gdzie możemy spotkać tego typu pomniki. To też po części moim zdaniem udowadnia, że no, część Mołdawian tęskni za czasami, gdy byli częścią Związku Radzieckiego. Tradycyjne drugie śniadanie w wykonaniu Jakuba i Kasi w podróży. Zdrowo i smacznie. I tanio. Duża ilość bezpańskich psów.
jesteśmy na targu, jak widać ludzi sporo, ale dzisiaj sobota. Druga rzecz, którą zauważyłem ogólnie w biednych krajach, to to, że jest mało żebraków tak typowo. Bardziej ludzie na przykład kupują gdzieś chusteczki w jakimś markecie czy gdzieś po taniości i sprzedają to z przebitką, czyli takie nie żebranie, ale no wiadomo o co chodzi, takie bym rzekł honorowe. Mamy tu lokalne wypieki i chyba zaatakujemy Kowrik. Kowrik, chwila odpoczynku na ciepłym dworcu. Na dworcu jednak podbiegają dzieciaki i chcą pieniążka, więc... Mołdawia to też najbiedniejszy kraj w Europie, jest nawet biedniejszy od Ukrainy, która jest w kryzysie teraz. Średnie zarobki, średnie na polskie złotówki to około 900 zł, więc no sami widzicie, naprawdę słabo. Jednocześnie jest to najmniej turystyczny kraj, najmniej ludzi go odwiedza w całej Europie. Dlatego zawsze mnie tu ciągnęło i od dawna już chciałem tu przyjechać. W końcu się udało. Przynieść butelkę i nalać z nalewaka piwko. Tu są ceny i to tanio, 31,90 za 1,5 litra. Piwa, jak widać, popularne są w dużych baniakach i to nie takie drogie, bo 33 to jest jakieś 7 zł za 2 litry piwa na przykład. A takie zwykłe się zaczynają od 10 wzwyż. 10 to będzie jakieś, będzie z ponad 2 zł. Weźmy złoże bombastika. Byliśmy właśnie w hipermarkecie Bonus i z tego co wiem, jest to największy hipermarket w Kiszyniowie. Ale szczerze mówiąc, nie był specjalnie jakiś wielki. Nawet jak na standardy małego miasta Bełchatowa w Polsce. Bo to nie Bełchatów, tylko Kiszyniów. Jest już 2:30. Jesteśmy po nocy w autobusie i od 6 na nogach, więc można powiedzieć, że już przyszliśmy Kiszyniów wzdłuż i wszerz. No trochę może nadużywam, ale powiedzmy. Teraz się kierujemy do naszego miejsca noclegowego, hostelu. Wybrałem dość klimatyczne miejsce, ale tak chciałem tutaj spędzić w tym kraju noc dość klimatycznie. No zobaczymy co to będzie, tak bardziej lokalnie, bo to jest chyba w bloku. To chyba ten budynek. Witam, witam. Jesteśmy już zameldowani, jak widać czteroosobowy pokój, ale to jest tylko dla nas dwójki. Tu mamy taki fajny stoliczek do brydża. Tu mamy karykatury Józka i portret Józka. No taki mały pokoik. No, łazienka jest jedna na zewnątrz, to minus, ale jak mówię, to jest mieszkanie normalne w bloku, takie typowe i koszt takiego pokoju to 60 zł za dwie osoby. Cieplutko, milutko. Idziemy jeszcze na obiad, a potem powoli już się zbieramy odpoczywać do hotelu. Po ciężkich dniach i przed nami jutro kolejne ciężkie dni. Mołdawia nie ma jakiejś swojej specjalnej kuchni. Raczej jest to kuchnia rumuńska, ewentualnie z jakimiś tam lekkimi zmianami. A tu taka sieciówka z tradycyjnym właśnie tego typu żarłem, zobaczymy. Jest to taka tradycyjna kuchnia właśnie rumuńska i tych rejonów. Weszliśmy w te szaszłyki takie grillowane za 80 i weszliśmy w takie ichniejsze gołąbki, takie mini za 70. No i wzięliśmy jeszcze, muszę się pochwalić tutaj, czerwone dwie lampki, 200 ml czerwonego wina za 22 lampka. Wino jest symbolem Mołdawii, więc musimy to stestować.
Przyszły nasze dania, tak to wygląda. To są te na grillu, a to są te mini gołąbki. I dwie lampki wina i to wszystko koszt wyszło, wyjdzie nas jakieś 45 zł. Muszę powiedzieć, że to grillowane mięsko prima sort. Gołąbki smaczne, ale nigdy nie byłem jakimś fanem tych liści. Nie bardzo smakują gołąbki. Kasia bardziej gołąbki, dla mnie bardziej to mięcho. Winko też dobre, wytrawne, czerwone. Mołdawskie. Prawie 20 km dzisiaj pieszo. Jeszcze widok na naszą okolicę. Słońce zaszło, jest już po 6:00. Robi się ciemno. My też już idziemy się myć i leżakować. Tyle z Mołdawii, jutro idziemy na dworzec i jedziemy do Naddniestrza. Na razie. Ja wiem, czy tak tanio? To 3 zł na dwóch to... No nie powiedziałbym. Jak 3 zł na dwóch? Ile to kosztowało? Nie wiem, z 6, 7, 8 zł. Ty nie przesadzaj. Chipsy 3, a piwo chyba 4 albo 5.